Przywołaj bossa! Ale damage'a mam! Ale mam damage'a! Kurde! Witam wszystkich bardzo serdecznie i witam was w następnym odcinku z Grounded. Dzisiejszy dzień jest naprawdę hardkorowy. Jest tak gorąco, że się wytrzymać na naprawdę. Ale następne dni będą już lepsze. Dzisiaj jest taki, powiedzmy, szczyt i potem będzie opadać, nie? Więc taka sytuacja jest. Jest okropnie gorąco. Jest tak gorąco, że trzeba się co chwilę oblać wodą, bo się wytrzymać nie da. Mi aż się, może nie tyle co kręci w głowie, co po prostu mam takie, że mam cały czas coś takiego, nie? No jest tak hardkorowo, bo jest jakieś 34 w ogóle chyba, nie? Więc to jest mega dużo. Ale w dzisiejszym odcinku idziemy sobie na Matkę Roju. Na początku odcinka pofarmimy trochę rzeczy sobie i ulepszymy sobie tylko świata trochę bardziej. On jest, wiadomo, 7-8 level. Nie wiem, czy uda mi się w ogóle na maxa zrobić. Możliwe, bo do niego potrzebuję tylko poczwarek. Więc jeżeli poczwarki się zrespią, to sobie je zbiorę, sobie je przerobimy i ulepszymy to, ile możemy. Czasem jest prawie na maxa, nie? Prawie na maxa. Tylko że hełm. Chodzi o hełm i w sumie najbardziej o co chodzi, to miecz. Chcę go dość mocno ulepszyć do przodu, bo potrzeba nam głównie kwarcetu, nic więcej. Przyśpimy się, bo mogę. Mogę się przespać, tylko budzę się w ciemnościach. Dobra, to co mnie interesuje? Ciemności jakieś. Jesteśmy w nocy i może jako pierwszy sobie pójdźmy po czwarki. Zobaczmy, czy się zrespiły. Ciekawe, ile trwa w ogóle, zanim one się respią. Zakładam, że nie mało jakoś. A i mamy coś takiego, że możemy te gazowe lepsze strzały robić. No o tym się powiem trochę później, bo to chyba na razie jakoś super nam się nie przyda. Ale ta zbroja prześwietnie wygląda. Nie, zbroja z klanki jest strasznie ładną zbroją. Ona jest taka super czarna i taka potężna się wydaje. Fajna jest ta zbroja. No, tylko że ona jest super ciężka. Nie, ciężki pancerz to jest. Ciężki pancerz daje minus, z tego co wiem, taki, że ciężki pancerz znacznie zwiększa poziom kondycji konieczny do wzięcia zamachu bronią. To jest takie ciekawe, nie? Bo to działa na zamachy bronią, nie? A ciekawe, czy to działa na łuk. Że jak strzelam łukiem, coś marnuje staminę za każdy strzał. Ciekawe, czy to zalicza się jako machnięcie bronią. Prawdopodobnie zakładam, że tak jest. Zrobimy na worek i do poczwarek, czyli gdzieś tutaj. Zobaczmy, czy one są. Nie, tylko że jest super, super ciemno. Nawet nie wiem, gdzie jestem. Dobra, tu jestem. Czy są tu poczwarki? Ej, nie ma chyba. Już widziałbym coś wystającego, nie? Ty, no bez jaj. Jak to się nie zrespiły po tylu dniach? Ej, jest jakieś miejsce. W sumie przecież ja mogę sprawdzić sobie na analizatorze, czy jest jakieś miejsce, czy są poczwarki gdzieś jeszcze. Ale tu sprawdzę, bo tu jako pierwsze brałem chyba je. No ta! Nic nie ma! O kurde, one się po takim czasie nie zrespiły w ogóle. Zobaczcie, one się respiły bardzo, bardzo długo. Łe, to też z tego seta będzie się strasznie długo ulepszyć w takim razie. Nie będziemy mogli w ogóle go ulepszyć na maksa praktycznie, jak to się tak długo respi. No, to też nic nie ma. Dobra, wracamy do chaty w takim razie. O, ten skarabeusz tu jest! Kurde, nie wiem, czy tam na tego dogonić. Mega szybki jest. No gdzieś się zbuguje może. Nie, jest zbyt ciemno, dobra, nie będę próbował nawet, nie ma co. Jest zbyt ciemno. Gdyby to był dzień, to pewnie bym go znalazł, ale tak to nie ma co. Co to robi? Co tu robi biedronka zarażona? Biedronka zarażona walczy sobie z tarczówką. No ładnie, chodź tam bio. Wiadomo, że biedronka raczej wygra. Chciałem wykopać tutaj kwarcytu i zacząć sobie od strony burgerka, ale kwarcyt się jeszcze nie zrespił. Wow, te materiały naprawdę potrafią się sami mega długo respić. Dlatego chyba pójdę po kwarcyt tym razem do zakażonego biomu. Powinienem sobie poradzić, jeżeli wezmę sobie leczenie jakieś, bo wcześniej miałem leczenia, dlatego nie mogłem. No ale ta tyrolka jest prawidłowo zrobiona. Ona ma już dobrego speeda, ta tyrolka, nie tak jak tamte. Ej, w sumie, to może być skap gdzieś na tym miejscu, nawet się zaznaczył, więc zakładam, że tu gdzieś skap leży na tym mikroskopie, tylko pytanie, jak na niego wejść? Pewnie trzeba schody jakieś robić. Dobra, trochę tu się dzieje totalny problem, bym powiedział. Co tu się odwala? Wywalać mi stąd, frajerze, to jest safe miejsce, tu powinien być safe baza, frajerze, o co biega ty? Ale rozwałka totalna, dobra, muszę szybko rozwalić to do wybuchania, bo to rozwala, wybucha sobie coś tutaj. Dawaj, rozwal to. Dobra, git. Coś więcej? Coś tu jeszcze bucha? Nie, dobra. Na nich działa już świeżo, tak? Czyli ten młot powinien działać na nich dobrze. Idź stąd, gnoju. Pum! Dobra, mam go na combo, więc git. Teraz chciałem sobie sprawdzić, tylko... A, właśnie, kosę mam do wzięcia. A, ukończ znacznik w czerwonym rowisku? Co? Ej, bo coś mnie wbije! Co? Czemu mnie w tej pasie może mogło bić? Oni, o co tu biega? Co tu się dzieje w ogóle? Dobra, sprawdź ten kwarcyt. Kwarcyt. Czy jest tego dużo? Poszukaj zasobu. To jest ten kwarcyt? O, teraz się chyba... Nie no, to jest ten kwarcyt? Dobra, czyli wcale go tu dużo nie ma. Tu jest go trochę. I w sumie to tutaj jest go najwięcej. Dobra, zobaczę sobie te miejsce i pójdę jeszcze w te miejsce tutaj i zobaczę, czemu tam jest dużo kwarcytu niby. Też przy tej łopacie, jak to leje tych potworów, to jest naprawdę. Tego gówna jest tu tak dużo i to nie wiem, tego tyle nie było wcześniej, wydaje mi się. Teraz tego jest więcej niż wcześniej.
Myślę, że chyba wyłączyłem o to coś, ale dziwnie tak, że tak zrobili. Nie ma tu kwarcu żadnego. Chyba, że chodzi o to, że pode mną jest od tej jaskini. Nie no, nie rób sobie, że tej jaskini ten kwarcet jest. No, sprawdźmy, tylko najpierw muchy rozwalę. One przymioty wybijają. No i mam trochę kwarcytu. Jeden. To oznacza czerwone, że ile tego ma tu być niby? Czy mogę wisić w powietrzu? Nie, nie, chyba nie mogę. Więcej kwarcytu, git. Ten skaner to jest jakiś totalny skam, wam powiem. Tu jest mało kwarcytu, tu nic prawie nie było. To najlepiej, że to coś jest. No, nadal jeszcze na czerwono. Nie ma tu kwarcytu żadnego. Nic tu nie ma. To jest jakiś skam. Dobra, idę tam. Tam jest niby go bardzo dużo, ale to jest jakieś dziwne miejsce. Nie znam tego miejsca. Ty znalazłeś zatruty biom? Chyba ty znalazłeś zatruty biom. Albo może właśnie to nie jest zatruty biom, nie mam pojęcia. Chodźmy tam. Najlepsze miejsce na kwarcytu tam przy mojej bazie i jedyny sposób, jak można farmić go, to albo go farmić za każdym razem, kiedy on się pojawia. Czyli każdego razu, w sumie to każdy dzień praktycznie, albo serio skipować te dni strasznie ostro. Tak jak myślałem, to nie jest w ogóle zatruty biom. Idziemy teraz w miejsce, gdzie nie ma zatrutego biomu. Tak samo nie wiem, co znaczy czerwony. Czerwony oznacza, że dużo tu kwarcytu jest, a nie, że jeden jest sobie leży. No, tu ma być kwarcyt, tak? Póki co nic nie widać. Chyba, że on jest w środku mrowisku? What? W środku mrowisku było kwarcu dużo? Możemy zajść się zobaczyć. Tylko no, mrówki będą denerwować. A, i też bez pochodni chyba nic nie zrobię, dobra. O, jest tutaj kwarcytu, dobra. Zbieramy, zobaczymy ile tego w całej tej bazie mrówków jest. O, jaja. Nie, ja nie chcę. Nie mam miejsca na razie. Nie potrzebuję bomb obecnie w ogóle. Dobra, powiem wam, że tu mało kwarcu to nie było, było około 80. I teraz trochę zawaliłem im jeszcze jajek, żeby sobie dopełnić kipunek. Wracamy do bazy. 80 to jest zawsze coś. Wydaje mi się, że przez ten czas, jak zbieraliśmy to 80, to się zespiły nam następne miejsca z kwarcytem. Ale już wiem, że w tym zatrutym piomie kwarcytu dużo nie ma. I nie będzie. Znaczy nie będzie, nie wiem, czy nie będzie, ale nie ma. Dlatego wiem o tym, że jedyne miejsce, w którym się zbiera kwarcyt, to jest przy burgerku, w tym starym mrowisku, w tym trochę tym miejscem, gdzie te larwy są i tutaj w tym mrowisku, tutaj. To są jedyne miejsca. Śmieszne jest to, że tutaj właśnie wyskakuje mi, że jest skap jakiś, nie? I jak siedzicie tutaj po tej linie, wyżej, ja muszę coś się strasznie, mam mało żarcia, teraz będę miał 120 sekund. Widzicie, że się zwiększa i że ten, że tu gdzieś jest skap, nie? I albo jest któryś na tych nóg, tutaj gdzieś na któryś z tych nogach jest, albo on gdzieś wysoko w ogóle jest. Ale problem jest z tym, że jakby on gdzieś wysoko był, no to ja nie wiem jak dalej. No on idzie wysoko. Tym wyżej idę, tym bardziej się świeci. No i jak ja mam coś tu więcej zrobić? Tak się nie się da. Z tych jaj trzeba zrobić bombę jak najszybciej, bo się jeszcze wyklują. Właśnie nie wiem, co się stało, jakbym do skrzynki je włożył po prostu. Czy z tym co się wykluło, coś? Nie mam pojęcia. Dobra, mamy sporo kwarcytu. Ulepszę sobie ten mieczor. Zobaczę jak jest sytuacja z nim. A, bo do niego potrzebny jest kwarcytowy kawał. Okej, to zróbmy ten kwarcytowy kawał. Zróbmy go dużo. I tu też zrobię go dużo. Przyda się go sporo. Bo z niego się potem robi kwarcytowy klejnot, nie? Więc i tak ten kawałek potrzebuje, więc tylko one się robią w dużej ilości. A w sumie jak one się robią, to sprawdzę jak tą z kwarcytem obecnie. Najwidoczniej się jeszcze nie zrespił. Ale nasze sztaby już tak. Bierzemy je i od razu robię następne, tyle ile mogę. O, 3, super, to sobie dużo zrobię. Bierzemy sobie mieczor, uwaga, i ulepszamy go na 5. poziom. Pum! I na 6. levelu nie ma ulepszenia. Przecież jest, ale nie ma innych ulepszeń, tylko jest zwykłe. Ja myślałem, że będę mógł mieć po prostu wybór i będę mógł dać jeszcze raz pikantny w ten miecz. Ale najwidoczniej to jest niemożliwe i jedyne co da się zrobić z tym oto, z tą oto kataną, to po prostu lepszać ją na większy damage i wytrzymałość. I nic poza tym, nie da się dodać dwa razy pikantności. A szkoda, myślałem, że będziemy mogli tak zaskombować fajnie. Trudno, wtedy byłoby, no wtedy byłoby trochę OP, co nie? Poczekajmy tu jeszcze dwie może sztaby i będziemy mieć go na plus 6. I to by raczej stykło na razie. Plus 6 byłoby raczej git i moglibyśmy w sumie iść na bossa, dlatego może się przygotowujmy już i pójdziemy sobie zawalczyć z bossem. Ja będę chciał go bić mele, tak? Na pewno wezmę ze sobą też żarcie i tego typu rzeczy. Będę walczył głównie tylko z albo łuku, albo katany. Te narzędzia mogę w sumie ze sobą zostawić. Dobra, zostawię ze sobą narzędzia, bo muszę coś przez, muszę wlecieć z niego, to trzeba je wykopać czy coś. Nie mam pojęcia. Tak na wszelki wypadek biorę. Zestawy naprawcze też biorę i tak naprawdę zrobiłbym ich dużo więcej jeszcze. Niech się robią, o tyle.
wezmę ile mogę tych zestawów naprawić ze sobą, bo może mi się nieźle rozwalić ta moja zbroja walcząc tam. Zrobiłbym sobie jeszcze 10 bandaży. Pyk i pyk. Mamy dzięki temu 11 aż bandaży. Walę sobie tu na koniec. Hapeki muszą być blisko, gdzieś tutaj. Te rzeczy mogą z paskami iść, nie są w ogóle potrzebne. Żarcie musi być na pasku, woda też może być na pasku. Dobra, żarcie bliżej, hapeki bliżej, woda gdzieś na sam koniec. No i coś takiego, tak będziemy walczyć. Z takim setem, z tym wszystkim co mamy. Tylko jeszcze właśnie pokraftowałbym sobie jakieś fajne rzeczy, na przykład jak płynny szał i walnąłbym sobie na niego gumę. Dwa razy płynny szał i... a jadło nie mogę. No to trzy razy płynny szał. Czy jest coś jeszcze co bym chciał? Max zdrowie bym sobie walnąć. Dobra, walnę max zdrowie. Zaspokojony głód nie, udźwig nie. No i to byłoby tyle. I teraz sobie możemy użyć status cały. Włócznik wychodzi. Odporność na truciznę musi być. Coś bym jeszcze poświęcił. Może mistrzostwo blokowania na mistrzostwo ostrze bym dał. No, tak bym zrobił. I takim oto stylem sobie właśnie pójdziemy. Dobra, bierzemy sobie te ostatnie rzeczy i ulepszamy sobie jeszcze katanę na ten ostatni poziom. Pum! I... o, mogę dalej ulepszyć! Czy ja chcę? Nie wiem, ja chciałem sobie łuk ulepszać, nie? O, łuk, no łuk mnie coś, żeby ulepszyć. Kurde, nie wiem, dobra, nie będę ulepszał chyba na razie. Mam nadzieję, że to 10% nie zaważy. Patrzcie, mamy 38 leczenia. O tak, jest kanapka roju, ale się potężny teraz czuję z tą kataną i tą ciężką zbroją całą, tak mocno ulepszono. No jesteśmy już blisko matki roju, bardzo bliziutko. Za chwilę będziemy jeszcze tylko przelecieć chyba dwoma trollkami stąd i to byłoby na tyle, jesteśmy przy matce roju. To będzie raczej taki prawdziwy boss już, nie? To raczej nie będzie prosty boss, choć zobaczymy, może wcale nie będzie taki trudny jak się wydaje, że jest, ale raczej tu już zabawy takiej nie będzie jak z poprzednimi bossami. No dobra, ten zestaw za kierownika to za kilka razy mnie rozwalił, nie? Ale no, to raczej będzie inny poziom bossa w ogóle. Dobra, wchodzimy, ja pitole to wygląda. Oj, to wygląda, ojoj. Kurde, ale ten miecz się tu świeci idealnie. To jest idealny biom na ten miecz. Piękna ta katana jest, kurde, jak ona ładnie świeci, ojoj. Pani matka roju, będę cię respił za chwilę. Tu się tą kanapkę wkłada, tak? Dobra, mamy! Przywołaj bossa! Jopizol! Naprawdę pisze przywołaj bossa! Dobra, to ja jeszcze sobie tylko na pasek walnę. To, bo będę się ten szał co chwilę sobie łykać. I bierzemy sobie to. Przywołaj bossa. Przywołam bossa. O kurde! O kurde! Jopitole! Nawalamy go! Pum! Jopitole! O kurde! Ale damage'a mam! Ale mam damage'a! Kurde! No to szansa! To szansa! Nie ma kole! Dobrze, nawalamy! Dobra, kurde! Jakie to wielkie! Ja pitol! Dobra, strzelam w te małe gnoje trucizną! O tak! Pyk, gincie gnoje! Gincie! Szybko wyjmuj do obrony! Dobrze! Ale już, kurde! Porobiłem! Nawalam! Jedzonko! Dobrze! I hapeki! Więcej hapeków! Nawalam ją! Dobra! Gin! Gień, frajerze! Ja pitole, Dark Souls 3! A nie masz szansy, no! A ty zestunowała mnie, co jest? Dobra. A nie masz żadnej szansy, że leczenia mam! Pum! 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 Pokonałem ją! Co to się dzieje? Co jest? Rozwaliłem matkę roju, dobra! Jaki ja damage miałem, co to było, ty? Ona żadnych szans nie miała, znaczy potem ona jakąś obronę jakąś dziwną większą miała, nie? Ale rozwaliliśmy matkę roju, pajęcza matka. Jopitole, pająki, teraz już wiecie kto tu rządzi. To ja tutaj rządzę. Jopitole, dobra, pyk, co z niej mamy? Kawałek matki roju, kieł matki roju, jad matki roju i pajęcze włókno. Trzy nowe całkowicie itemy i... te trzy itemy, a tego nie da się zeskanować, te dwa da się zeskanować i te dwa itemy są epickie. Jopitole, ale kurde, ale ja tam kilka razy ją sparowałem idealnie, bo ja to nigdy nie widziałem jej ataków. Widziałem tam gdzieś wygląd kiedyś jej na YouTubie chyba gdzieś, ale nigdy nie widziałem jak ona walczy w ogóle, więc myślałem, że za pierwszym razem sobie padnę, będę musiał się nauczyć ataków jej i dopiero potem, nie? Dopiero potem ją pokonam za tą którymś razem, ale nie wiem, miecz jest zbyt OP, zbyt duży damage ma. Jak chcecie matkę roju pokonać, wejdźcie z tym miecz, to macie wygraną w kieszeni i trochę po co ogarnijcie. I może jakąś zbrojkę, żeby nie zginąć na trzy szały. I to jest koniec, nie? Może tak, spotkajmy się przy burgerku i sobie zeskanujemy te nowe rzeczy. Myślałem, że ta walka będzie szczerze dłuższa trochę.
i dużo trudniejsza, ale na pewno wiedziałem, że miałem masę debuffów na sobie na dole, nie? Masa czerwonych kropek było. Jesteśmy koło analizatora zasobów. Weźmy sobie, zanalizujmy te rzeczy, które dostaliśmy z Matki Roju. Jako pierwsze może kieł Matki Roju. Analizujemy, co za to dostaniemy, uwaga. I maczuga Matki Demonów? Co? Maczuga Matki Demonów? What? Co to jest za broń, ty? Nie mówię, że to broń będzie nawet lepsze niż ta katana i w ogóle. Ciekawe, co nam daje. Kawałek Matki Roju, teraz zobaczmy. Co z tego będzie? Będzie, że będzie hełm z tego, nie? Będzie hełm? Jest! Trofeum Matki Roju, maska Matki Demonów. Ja pytam, to jest jakiś hełm demonów, jest jakiś maczuga demonów w ogóle, kurde. Co tu się dzieje, o co chodzi? No, pokonaliśmy Matkę Roju, byłoby na tyle chyba, nie? Zobaczmy teraz te rzeczy, jak się je kraftuje i spróbujmy je skraftować może. Mam nadzieję, że zabicie Matki Roju raz wystarczy, żeby skraftować sobie ten hełm, bo jak wiecie, ja ten hełm chcę nosić do mojej tankowatej zbroi. Mam tu całą tankowatą zbroję i ten hełm, co mam na głowie, wymieniam go, no właśnie hełm Matki Demonów, czy tam Matki Roju, znaczy no, nazywa się Matki Demonów, ale jest Matki Roju. Stać nas na niego, tak! Maska Matki Demonów, złowieszczy hełm wykonany ze fragmentów pokonanej Matki Roju. Trująca powłoka to jest średni pancerz. I on ma tyle samo punkciorów, co hełm z kulanki, a to jest ciężki pancerz, to jest tak dziwne, że szok, to pokazuje, jak silny ten hełm jest. I jeszcze jest mega, mega straszny. Budujemy go. Pum! I teraz zobaczcie sobie tą maczugę, staćmy na nią. Staćmy na maczugę! Kolczasta maczuga zadająca okrutne ciosy, zrobione ze fragmentów Matki Roju i innych surowców. Maczuga Matki Demonów. Jo pitole. Dobra, to trofeum robić nie chcę raczej, zrobię tą maczugę. Ona ma bardzo niską prędkość, jest jak maczuga, jest jak miętowa maczuga, tylko że potężniejsza. Ja pitolo, ale kozak. Robię ją. Pum! Mamy maczugę. O kurde, nałożę sobie ją, nałożę ten hełm. Jo, ale potęga. Ej, ta maczuga tylko jest najpotężniejsza broń w grze, nie? Możliwe. Że to jest najpotężniejsza broń w grze. Ona ma tak stuna ogromnego, tak damage ogromny, że jak ja bym to na max lepsze, to by taki damage zadawał, że to jest szok. Ej, to ta broń się spodoba Xenowi, bo on będzie chciał grać chyba jakimiś ciężkimi broniami i ogólnie jakimś ciężkim setem, to mu się ta broń spodoba, to napiszcie mu, żeby sobie ten pokona Matkę Roju i będzie miał taką zarąbistą maczugę. A ja po prostu się robię pokonać z Matkę Roju, to tyle, nie? No tak, kawałek Matki Roju, kawałek Matki Roju, a kieł Matki Roju i jad Matki Roju. No tak, po prostu trzeba Matkę Roju rozwalić i ma się tą maczugę. Może to nawet, no to, na starcie gry ciężko by to zrobić, ale no, jakby ktoś potrafił, to mógłby na starcie gry to zrobić i miałby już 6-tierową broń na starcie gry. What? Kozackie to jest, fajnie, że taką opcję dali. Fajnie, że twórcy dają takie opcje, że da się na starcie gry jakiejś, nie wiem, dobrym czy coś, albo się już grało w tą grę kilka razy, to jest się w stanie właśnie takiego boosta sobie zapewnić i pokonać jakiegoś silnego bossa sobie, jakimś całym ekwipunkiem i ten, mieć potem taki dodatek dzięki temu. Ja powiem o tym Xenowi chyba i może to broń będę ulepszał, ale na pewno to jest dla mnie najważniejsze na ten moment, to jest ulepszyć ten hełm i to jak najwyżej się da i możemy sobie go trochę ulepszyć, zróbmy sobie więcej tego szczerwia. To co się spodziewa, że tak szybko Matkę Roju pokonam. Część was co pewnie gra, to się domyślała, że o kurde, Impulse, pewnie za dobry set już masz, że pokonasz ją w sekundę, nie? Ja o tym nie wiedziałem, że tak się stanie. Ale dobra, zróbmy sobie dużo tych szklanych płyt szczerwia. Powinno nam styknąć raczej to wszystko. Raczej styknie, zobaczmy. Dobra, pyk, 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 pyk. I jest dodatkowa jakaś rzecz. I to jest trująca supernowa. Co to jest? I robimy sobie płytki. Zróbmy ich 10. I teraz tak, ulepszamy sobie na supernowe. Tak, chcę ulepszyć na supernowe, ulepsz. Pum! Mamy supernowe. Potrzebuję jeszcze 4 płyty gotowe. Zaraz zobaczymy sobie, co ta supernowa dokładnie robi, bo pojęcia nie mam. I uwaga! Pum! Mamy na dużo większy level. Zobaczmy, czy mogę ulepszyć to na jeszcze wyżej, bo właśnie tutaj się to zrobiło. Wspaniale, ale chyba nie będzie mi stać, wydaje mi się, bo z tego jeszcze będę musiał właśnie zrobić te skrapy, nie? Zróbmy skrapy. Niech się robią. Tutaj też. I przy okazji też niech się robi to. Te szczępy niech się robią. Jagodowych szczępów więcej nie zrobię, ale szczerwia mogą się robić, też ich już mało mam, bo mi się kończą. Pyk, dobra. Niech to się mieli. Zaraz może będziemy mogli zrobić. Ulepszyć trochę dalej. Tylko potrzebuję więcej płyt. Sen. No, taki sen po pokonaniu Matce Roju to jest dopiero sen. O tak, dobra, to się wszystko porobiło. Można zebrać. Pyk, 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 pyk. Dobra, ile tego mógł zrobić? Tyle. Starczy? Starczy, idealnie. Pum! I mamy na 7 poziom. O tak. Mamy tak, 7 poziom, a nie, 8 poziom mam.
Tak, 8 poziom hełmu, 8 poziom klaty i 7 poziom na golenice. Ja to mam prawie szybcało od tego satana maxa mam praktycznie. O kurde. Dobra, zobaczmy co robi ta supernowa, tak? Po pierwsze, o, trująca supernowa. Twoje ataki bronią białą mają szansę zatrucia wszystkich żywych stworzeń wokół ciebie. Zarąbise, po prostu atakuje i mam szansę na to, że po prostu truje jeszcze przy okazji. Trująca powłoka, szansa zatrucia przeciwnika przy każdym ataku. Co? Twoje ataki bronią białą mają szansę zatrucia wszystkich żywych i szansa zatrucia przeciwnika przy każdym ataku. What? Atakuje, truje jeszcze i atakuje i może jeszcze na innych przejść przy okazji. Ja pitole, ale kozak to jest. I przecież to jest średni pancerz, a oprócz ma dosłownie tego samo jak ciężki pancerz kulanki, to jeszcze moje zamachy trochę mniej staminy zabierają niż jakby zabierały jakbym miał z kulanki. Tylko minus jest taki, taki, że miałem bonus seta, ale z tego co pamiętam to ten bonus set z kulanki był dość średni i mało potrzebny, dlatego daj mi się, że takie combo może być najpotężniejsze. O tak. Na samym odcinku prawdopodobnie będziemy starać się trochę podlepszyć sobie albo tego seta na maksa, albo tego seta do biegania i do ucznictwa, żeby sobie po prostu mieć go też na maksa. Te dwa sety chciałem mieć na maksa po prostu. I oczywiście w tym odcinku głównie tym, czym się zajmiemy, to jest pójście na śmietnik i zbadamy sobie cały ten śmietnik i ogółem ten biom sobie trochę lepiej zbadamy cały, żeby mieć go całego z głowy. Jak wiecie, piaskownicy już cało zbadałem, ewentualnie mógłbym się przejść o tędy tutaj, bo tu chyba ząb gdzieś jest. To może się przebiegniemy też, zobaczymy. I to w sumie byłoby na tyle, bo tak naprawdę całą grę zbadaliśmy. No tak, chyba całą grę zbadaliśmy w sumie. Lol, czyżbyśmy przeszli właśnie groundy całe? Nie wiem, czy coś szczerze do zrobienia jest jeszcze. Dlatego też jak macie w sumie jakiś pomysł na jakąś inną serię, którą chcielibyście zobaczyć, obejrzeć jak w nią gram, to napiszcie komentarz. Na pewno przeczytam wszystkie i może podsunięcie jakiś fajny pomysł na następną serię. Ale teraz, dziękuję wszystkim za oglądanie. Mam nadzieję, że walka z Mordkorem wam się podobała. Pamiętajcie o tym, żeby zostawić łapkę, napisać komentarz i kliknąć tego soczystego czerwonego suba, żeby nie przekazać powiadomienia o następnym odcinku. Dziękuję wszystkim za oglądanie. Bye bye!